niemieckich skupia się właśnie na tej drodze, która łączy Krasie i Lublinę. Wielkie brawa dla rekonstruktorów, wielkie brawa dla organizatorów tej inscenizacji, tego eksperymentu naukowego. A ja oddaję głos organizatorowi, panu Grzegorzowi Antoszakowi. Mamy nadzieję, że już niedługo magistrowi, gdzie ta inscenizacja była jego obroną w pracy magisterskiej. Oddaję mu głos. Dzień dobry Państwu, pozwolę sobie wejść na środek. Nazywam się Grzegorz Antoszek, nie Antoszak. Na początku chciałbym, skorzystając ze ściągawki, bo pamięć mam dobrą, ale krótką, podziękować przede wszystkim organizatorom, czyli grupie Grenadiere, która zaprezentowała się tutaj w roli 26. Batalionu Fizylierów, Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej, a w szczególności Instytutowi Historii, Instytutowi Pamięci Narodowej Oddziału w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej, które użyczyło nam tego niesamowitego terenu, oraz Fundacji Absolwentów UMCS. Dziękuję również sponsorom, czyli Urzędowi Miasta Lublin, który wsparł to wydarzenie finansowo. Dziękuję jego magnificencji rektorowi UMCS, profesorowi doktorowi habilitowanemu Stanisławowi Michałowskiemu, również za wsparcie finansowe, a także Centrum Badawczo-Rozwojowemu Ekumanistyka, prowadzonemu przez pana profesora Pomorskiego, któremu dziękuję za pomysł tej inscenizacji. Dziękuję browarom Perła oraz Akademickiemu Centrum Kultury Chatka Żaka, które przyczyniły się do nagłośnienia tego, a także sklepowi rekonstrukcja.pl za udostępnienie części materiałów potrzebnych do inscenizacji. Tutaj chciałbym przedstawić na sam koniec grupy, które wzięły udział. Widzę, że od lewej strony stoi Stowarzyszenie Tradycji Armii Krajowej, prowadzone przez pana Kuczora. Naprzeciwko państwa zaprezentowało się Lubelskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Front jako Armia Czerwona nacierający 7 Korpus Kawalerii. Piotrze, na okopach i w okopach ginęli i walczyli panowie z GRH Grenadiere, mojej rodzinnej grupy. A także w roli żołnierzy radzieckich Towarzystwo Miłośników Historii Wojskowości Kalina Krasnaja z Pomorza. Proszę Państwa, wielkie, wielkie brawa przede wszystkim dla organizatora tego całego zamieszania, czyli osoby, która to zorganizowała, zaplanowała, przede wszystkim, co najważniejsze, opowiedziała to w sposób naukowy. Dziękuję teraz Państwa, przeproszę, ponieważ wraz z komisją, która tutaj obserwowała wydarzenie, przejdziemy do miejsca, w którym odbędzie się klasyczna obrona pracy magisterskiej w formie pytań. Proszę życzyć mi powodzenia i do zobaczenia za jakieś pół godziny. Proszę Państwa, dziękujemy. Mamy nadzieję, że po takiej dawce emocji, po takim zaangażowaniu ta obrona już będzie tylko formalnością. Dziękujemy zebranym profesorom, że też zechcieli obejrzeć to. Proszę Państwa, informacje organizacyjne. Prosimy szczególnie uważać przy okopach. Prosimy uważać na pojazdy. Proszę Państwa, przypomnijmy organizatorów, sponsorów to GRH Grenadiere, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, IPN, oddział w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej, Fundacja Absolwentów UMCS. Proszę Państwa, broń, która została wykorzystana, te bardzo rzadkie egzemplarze. Widzieliśmy karabin maszynowy MG-42, widzieliśmy karabin maszynowy DP-28 oraz tak naprawdę wszystkie egzemplarze, które można było zobaczyć w czasie II wojny światowej na tym terenie, to one także zostały, te modele, dobrane po ten konkretny rejon, zapewniła firma SEG-34 Maciej Wyszkowski ze Szczecina. Proszę Państwa, wielkie, wielkie
wielkiej. Dziękuję za Państwa uczestnictwo, za Państwa tutaj obecność. Dziękujemy za możliwość zaproszenia Państwa do tej żywej lekcji historii, do tej podróży w czasie do roku 1944. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia, a całość inscenizacji dla Państwa skomentował Studio Historyczne Puzar. Dziękujemy, do usłyszenia. Niech się Pan nie ma, krzywda mu się nie stanie. Komunikat organizacyjny, rekonstruktorzy posiadający broń strzelającą, proszę są o udanie się za 15 minut do punktu zdawania broni. Rekonstruktorzy, przypominam, za 15 minut stawiamy się pod punktem zdawania broni.